Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Chyba w ostatnim odcinku, słuchajcie, bo zbliżamy się już nieuchronnie do Świątyni Śniącego, nie? Do tego Final Rooma. Mam przy sobie Pierścień Śmierci. Tak to się nazywa? Pierścień Śmierci, tak jest. Sięgnę go? Dostał. Jakiś bierny jest, nie? Dobra. Koleżka zdmuchnięty. Co miał za runę przy sobie? Tchnienie śmierci, słuchajcie. Krąg szósty. Nawet fajna runa. Nawet fajna runa, ale widzę, że wszystkiego tu nie widzę, jakkolwiek by to nie brzmiało. Okej, okay, tutaj jest fala śmierci Uriziela. Zobaczmy sobie. Nie no, tu wszystko musi zostać tak jak jest na tą chwilę, nie? Jakich przeciwników możemy się tu spodziewać? Przyzwę sobie szkielety do pomocy. Okej. Okay. Padły nam z nieba. I to dosłownie. Bach. O, moje szkielety też oberwały. Ała. O. Niefortunny upadek, ale... Okej. Okay. Stał, położył się. Za szkielety też dostałem exp. Nieźle. Doładujmy sobie manę. To pełna na bogato. Wiadomo. Przywołuję kolejne szkielety i przechodzimy dalej. Ciup. No widzę cię, widzę. Ojej. Aha. Okej, okay, no te szkielety się tu nie sprawdzają aż tak dobrze, nie? Zobaczmy. Tajemnicza kapliczka. Raz. Dwa. No, ładujemy. Trzy. Świetnie. Cztery. 5. No nie wyszło, jak z Urizielem, nie? Jest otwarte. Jest otwarte przejście dalej. Do ostatniego pomieszczenia, już tutaj. Możemy sobie śmiało przejść do przodu. Jest Xardas, słuchajcie. No cześć, marna sztuczka z tym niebieskim światłem, bo cię widziałem. Mogę sobie dorzucić światełko? Nie mogę. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Zamieniam się w słuch. Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. O nie! Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja dobranoc. Muszę. Dobranoc, przyjacielu. Chociaż, czy to jest nasz przyjaciel tak naprawdę?
Nie znam na to odpowiedzi. Przez pryzmat wszystkich trzech gier nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć. Nic tu nie ma. A co jest tutaj? Dziwnie tu, co? Jest jakaś skrzynka. O, oni tu figurują jako chesty. To ciekawe. Dostałem dużo różnych napojów. Eliksir życia. Wypiję jak najbardziej, czemu nie? Esencja życia. Wyciąg życia. Fajnie. Dwa eliksiry ducha. Napój władzy, fajne, nie? I dwa eliksiry siły. Teraz tak. Pyk. 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 70 siły mamy. Spoko, takie doładowanko przed final battle. To jest pora zapisać. Eliksir zwinności, jeszcze dwie sztuki mamy. Całkiem sympatycznie. To co, napój przyspieszenia. I lecimy. Xardas. No, niepotrzebnie podskakuje. O. Tu też jeszcze jakieś bonusy dla nas. Hop. I co mamy? Dokładnie to samo, nie? Znaczy nie dokładnie to samo, ale... w podobnym tonie. Wypiję to wszystko. Napój władzy, fajny, elegancki. Tutaj w ogóle... eliksirów siły, 5 sztuk. Niepotrzebne. I siły mamy 116. Siły, zręczności. Mnóstwo. Pierścień życia. Większy pierścień niezwyciężoności. Fajne. Kurde. Dobre. Amulet magii, amulet potęgi, amulet duchowej siły, oczyszczenia. Okej, okay, też do uwzględnienia, całkiem fajny. Zostawmy tak jak jest. W razie problemów będę kombinować. To co, byliśmy i tu i tu? To gdzie niby mamy pójść? Ach, to nie było jedyne przejście tutaj, okej. Okej, okej. Napoje. Pyk, pyk, pyk. Teraz w porządku, może zapiszę. I zobaczmy, co na nas czeka na dole. Blisko, co? No nie, sam raz. Sam raz. Zupka korzenna. Na zdrowie. Oho. O, co tu się dzieje? Wszystko gra. Jest iśniący. Pojawia się, znika. Siup. Mogę tak?
Chyba nie. Nie. Nie mogę tak. Leżysz, chłopie. Okej. Zdążę. Bach. I teraz. No już na wyciągnięcie noża byłem. Po co ja to zbieram? I teraz dobrze by było Korkaloma w jakiś sposób ściągnąć, nie? Nareszcie znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Aha. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! I co, obudził się? O, ile oni mają zdrowia. Do nich można tylko z pierścienia śmierci, nie? Zdaje się. O. Kurde. Ale dostał. Spoko, wszystko gra. Napój mi się skończył. To akurat niedobrze. O. Nie, nic z tego. Golnij sobie bez i. Dobra, teraz uciekamy tutaj. I cast. To się powinno udać. Bach. O kurde. Nie spodziewałem się go tak szybko. O. Kurde, i ten podpalacz. No jeny, paskudny jesteś, Korkalomie. Czekaj, niech ja podejdę do ciebie. Już nie będziesz taki wykozaczony, nie? On nie dostaje z tego. Kurde, blade. Ty, no ale możemy tak stać do jutra. To nic nam nie da. Ani mi, ani tobie. Ała. Dobra, muszę się usunąć z jego pola rażenia. Jest. Udało się. Teraz rzucam. No nie. Weź się odczep. Okej. A jak tam tego przydala dosięgnąć teraz? O, mam pomysł, mam. Skorzystamy z przywołania szkieletów. Naprzód, armio. No idźcie po niego. Laska sędziowska tu leży. Cokolwiek to jest. Ej, chyba dostał. Dostał, leży. Fajnie. A oni wszyscy to mają, okej. Szalony Korkalom. Miecz Kaloma miał przy sobie. Który jest lepszy. Nie żeby był potrzebny, ale na pewno jest lepszy. I laska sędziowska. To jest badziew. Okej, to co? Miksturka. Światełko. I zobaczmy, czy to sięgnie kogoś tutaj.
No to może deszcz ognia. Jest. Jest nawet kilku, spoko. Pójść bez i pójść. Bo to nie ma sensu, nic nie zrobisz, a... Oni sami do mnie przyjdą, nie? I w tej chwili mogę już kastować. Fajnie. Skorzystamy sobie z uzdrowienia, bo czemu nie? W końcu Bezzy to jest mag, tak? Eliksir magicznej energii, esencja magicznej energii. I co, zostało ich tu raptem kilku, nie? Pyk. Czy te szkielety się do czegoś przydadzą teraz? Nie. Trochę smutno. No to zgarnijmy sobie kolejną pulę tych oszołomów. Okej, okay. Idą wszyscy. Spoko, wielu ich nie ma. Uda się? O! Któryś musiał dostać wcześniej, to ciekawe. Teraz. I po sprawie. I teraz jest kwestia taka, że jak będę przebijać te serca, to pojawiają się demony. I myślę, że nie będę tracić czasu na likwidowanie ich, tylko po prostu przebiję wszystkie te serca. Kaplica serc. Raz. A ten demon też niezbyt tam zainteresowany walką, nie? Au. O kurde. Wykozaczony ten demon trochę. Już się skończył napój. O, jaki szybki. O panie. A podejrzewam, że też go powstrzyma ta szczelina tam. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, nie? Okej. Dobrze, Bezzy. O! Ale mamy nowy mieczyk, który mogę sobie wypróbować na nim. No, nie jest zbyt skuteczny. Ała. Mogłem sobie łyknąć napój szybkości. Ale myślę, że jestem w stanie uciec przed demonem. No, nie spodziewałem się tego. Nagle stawiły opór. Napój przyspieszenia. Bach. Bawcie się tam. No co, znowu stoi w miejscu. O, poszły po niego. A on nie może tutaj przejść za to. 10 HP mu zostało, serio? No dobra. Fajnie. Tu gdzieś jest kolejny jeszcze, nie? No jest tutaj. Ała. To będzie strasznie irytujące. Niepotrzebnie przedłużone. Chodź, chodź. O. Prawie wpadłem do lawy. Jest ten input lag, nie?
przy wykonywaniu akcji Bezzy się nie zatrzymuje, jeżeli szedł do przodu. Okej. Dwa serduszka mamy otworzone. Możliwe, że uda się otworzyć trzy kolejne na raz. No i co? I kurde, to się zbagowało, ta? Dobra. Spróbujmy z kolejnym w takim razie. Raz. I dwa. O, tu się otworzyło, spoko. To dobrze. Te demony bardzo szybkie. Właśnie. Bardzo szybkie. Dużo szybsze niż inni przeciwnicy. O, brawo, Bezzy. No cóż. No teraz zadziałała ta kapliczka. Raz. Dwa. Trzy. Mamy to chyba. Kurde. Jest. Powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru, znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. I tym sposobem zakończyliśmy sobie serię z Gothica pierwszego. Powiem wam szczerze, że podniósł się w mojej drabince gotików chyba na pierwsze miejsce. Ten system walki tutaj to jest miód, to jest rewelacja w każdej formie. Czy to chodzi o walkę wręcz, czy walkę na dystans, czy nawet o tą magię runiczną nieszczęśliwą. Jest to bardzo fajne. Powiem wam szczerze, że nie przeszkadzała mi grafika tutaj. Drewno. Wcale tego nie odczułem. Szczerze zawsze unikałem Gothica 1. Oczywiście grałem w niego kiedyś, nawet całkiem dużo, ale w późniejszych latach jakoś nawet nie próbowałem zaczynać i sam się sobie dziwię. Jest bardzo przyjemna gra, fajna fabułka, klimacik oczywiście. Trzyma się do kupy, nie? Świetna gra. W tym miejscu chciałbym wszystkim podziękować bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska w następnej serii.